Uszanowanie. Dzisiaj słów kilka na temat delikwentów, dżentelmenów naszych ulubionych za naszej wschodniej granicy, którzy mieli w Polsce rozklejać plakaty, naklejki, wlepki, zwał jak zwał, oczywiście zależnie od formatu, zachęcające do wstępowania do grupy Wagnera. Miało się tam znajdować logo grupy, po angielsku napisane, że już tu jesteśmy, dołącz do nas, no i kod QR, który miał kierować, no i tutaj uwaga, do prawdziwej strony, która miała zachęcać właśnie do wstępowania w szeregi grupy. Wątpliwości, jak zwykle, wiele się nasuwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z policją odniosła oczywiście sukces. Dwóch jegomości, w tym jeden i brodacz, zostali zatrzymani. Co ciekawe, powiązani ze środowiskiem pseudokibicowskim jednego z moskiewskich klubów. No można się by zastanawiać pewnie, i to niektórych z Was być może męczy, czy to byli Wagnerowcy. No oczywiście patrząc na całą otoczkę i wskazywanie tego, że Wagnerowcy być może byli, albo są, czy będą w Polsce, że się udadzą na te przysłowiowe wycieczki, no to jakieś wątpliwości mogą się pojawiać. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, no są to dwie osoby, dwóch panów ze środowisk około kibicowskich. Moje źródła nie od wczoraj tak naprawdę w pewien sposób mówią, że są to środowiska, które mimo, że jakieś tam, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, zatargi z Putinem miały, to jednak są bardzo mocno narodowe, bardzo mocno właśnie państwowe, bym powiedział, tak, tego wsparcia jednak Putinowi udzielają. Tu też taka ciekawostka, jeżeli pseudokibice, którzy gdzieś narozrabiali na zachodzie, mieli się gdzieś ukrywać i nie mieli z tym problemu w Rosji i na odwrót. Więc tutaj współpraca tak naprawdę w tym środowisku była bardzo, bardzo mocna. No ale wracając do Wagnerowców, wracając do tych wlepek, nazwijmy to, materiałów promocyjnych, zachęcających do wstępowania do grupy, no można by się jasno zastanawiać. No kto przy zdrowych zmysłach w Polsce do takiej grupy by wstąpił? I czy tak naprawdę więcej by nie odniosły te wszystkie działania prowadzone w sieci? One tam prowadzone były, m.in. angielskie ośrodki zidentyfikowały takie konta i wpisy w tym temacie. No więc dalej się można zastanawiać po co. No, nawet jeżeli odniosłoby taki sukces i parę osób walczyłoby po stronie rosyjskiej, walczyłoby właściwie w grupie Wagnera najpewniej. No wykluczyć tego nie można, zawsze znajdziemy osoby o takich, nazwijmy to, upodobaniach, światopoglądzie, czy po prostu, które chcą w jakiś tam sposób być inne, tak, bo wielu niestety po prostu chce być, odstawać od normy, odstawać od wszystkich. Czy to wzmocniłoby znacząco grupę Wagnera? Poza propagandowym oczywiście gdzieś tam wyznacznikiem. Nie, no bo wiadomym jest przecież, że po stronie rosyjskiej też gdzieś tam Polacy walczyli. Były takie osoby w jednym z takich korpusów. Nazwa niestety jest głowy w tej chwili uciekła, ale ma to drugorzędne znaczenie. Po co więc to wszystko? No wydaje się, że to jednak też była pewnego rodzaju operacja psychologiczna. Zobaczcie, też gdzieś się niestety i tym wpisem, a właściwie, przepraszam, tym nagraniem, trochę wpisujemy w oczekiwaną reakcję, czyli aby o tym mówić. Przy czym zaznaczam bardzo mocno, że to nagranie jest właśnie po to, aby trochę uspokoić, abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę żadni Wagnerowcy, żadni tutaj bandyci nie byli. Nie da się oczywiście tego wykluczyć, nie tylko na białoruskich, ale również na innych paszportach mogli się do Unii Europejskiej dostać. Umówmy się, zwłaszcza dla świata służb specjalnych, zdobycie dokumentów, i to nawet całkowicie prawdziwych, nie będzie jakimś wielkim problemem. Pamiętajmy wycieczki chociażby po Wyspach Brytyjskich, tak? Też tam było dwóch jegomości, którzy potem mówili, że oczywiście zwiedzali, a wycieczka miała typowo sakralny charakter. No ale tak naprawdę to było tylko dwóch typów, no może więcej, dwóch przynajmniej zidentyfikowano, którzy te materiały rozklejali. Przy czym, co też się trochę nie zgadza, nasze służby specjalne mówią, a właściwie z ustami rzecznika ministra koordynatora, mówią o tym, że panowie mieli dostawać dyspozycję bezpośrednio z centralki, w sensie Moskwie, z Moskwy.
i mieli za to dostać równowartość około 20 tysięcy złotych. Zdaje się, że nie było doprecyzowane, czy na głowę, czy nie. Niemniej, odnosząc to do grupy, którą roboczo nazywam grupą rzeszowską, czyli tych wszystkich, którzy zostali w okolicach Rzeszowa i okolic bliższych czy dalszych zatrzymani, a mieli rozpracowywać naszą infrastrukturę krytyczną, no to tam raczej te stawki miały być niższe, przynajmniej to, co udało się gdzieś w mediach wyłowić, więc troszeczkę się to w jakiś sposób nie spina i można by się zastanawiać. No przy okazji nie byłbym sobą, gdybym trochę dziury w całym nie powiercił. Zastanówmy się, czy ostatnie awaria na kolei, o czym pisałem też w newsletterze, bo są to być może kropki do połączenia, nie były testem właśnie nad tym, aby sprawdzić, czy jesteśmy podatni, a jak pokazuje też przykład Zachodu, no niestety, zwłaszcza komunikacja jest podatna na tego typu zakłócenia i może to być w pewien sposób skuteczne działanie, no właśnie zakłócające. Nad czym jeszcze można by się tak naprawdę w tym wszystkim zastanowić? Rzec by można, że tak naprawdę nad tym, co było właściwie naszym punktem wyjścia do tej naszej, nazwijmy to, rozmowy, czyli co tak naprawdę to miało na celu. No podkreślę raz jeszcze, w pewien sposób pokazanie, tak, wagnerowcy mogą być w Polsce, Polacy, bójcie się, bo tak jak powiedziałem, wysyłanie dwóch panów, zwłaszcza jeżeli faktycznie byliby powiązani z grupą Wagnera, niosłoby w pewien sposób pewne ryzyko i straty, tak? A z drugiej strony, no korzyści, które miałoby to przynieść, no chyba jednak, ale nie rekompensują poniesionego ryzyka. Z drugiej strony, patrząc znowu właśnie na grupę rzeszowską i ilość rzeczy, które mieli wykonać, a właściwie ilość zadań, gdzie tak naprawdę no, nie jest to do końca zgodne ze sztuką, mnogość tak naprawdę tego wszystkiego, no to wrócę do tego, o czym już niejednokrotnie wspominałem, że albo Rosjanie już idą na całość po bandzie i po prostu zadaniują ludzi jak leci, często nie do końca do tego przygotowanych, nie do końca wyszkolonych. Ale no na pewno nie możemy zapominać o tym, że i to działanie wpisuje się w pewnego rodzaju całokształt no tej propagandy, kształtu właściwie przekazu, który jest skierowany niekoniecznie do polskiego rządu, ale najpewniej do polskiego społeczeństwa. Oczywiście ukierunkowany na strach. Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie również w podcaście. Była o tym rozmowa m.in. z doktorem Witoldem Sokołą, ale nie tylko. Zapraszam do odszukania tychże odcinków. Myślę, że warto posłuchać ludzi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia w tym temacie. Tym samym zachęcam też i do odsłuchania kolejnych odcinków, bo będę rozmawiał m.in. z doktorem Michałem Markiem, który analizuje tak naprawdę właśnie działania rosyjskiej, białoruskiej propagandy, a przez i tamtejszy aparat władzy, a nawet pana Szojgu, pana oczywiście tutaj grzecznościowo bardzo mocno wskazywany jako jeden ze środków koordynacyjnych polskich operacji manipulacyjnych, a jakże. Podsumowując, bać się? Na pewno nie. I weźmy pewnego rodzaju rezerwę, mając jednocześnie świadomość, że Rosja, zwłaszcza Rosja, będzie sobie pozwalała na różnego rodzaju tak naprawdę mniejsze czy większe akcyjki, bo już nie chcę mówić operacje, które będą miały podważać zaufanie do polskich władz, niezależnie tak naprawdę całkowicie od flagi, pod jaką dana opcja występuje, ale właśnie po to, aby obywatel czuł się niepewnie, niekoniecznie bezpiecznie i żeby myślał, że może liczyć sam na siebie, a najlepiej, żeby spakować plecak i uciec. Życząc przyjemnego dnia, bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.